Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku na poboczu koniec Forda Mondeo, do tego wizualizacje Peugeot 308 SW oraz Volkswagen ID. Buzz. Zaczynamy. Popularny Ford Mondeo ma jeszcze jeden rok życia, gdyż jak potwierdzają wszystkie oficjalne źródła, amerykański producent zamknie projekt w marcu 2022 roku. Powodem są wciąż spadające słupki sprzedaży w przypadku sedanów. Klienci przenoszą się do segmentu SUV-ów i crossoverów. Choć producent sprzedał od 1993 roku ponad 5 milionów egzemplarzy tego modelu, to w ostatnim czasie sprawa nie wyglądała tak różowo. Tymczasem Ford intensywnie myśli o rozwijaniu swojej gamy modelowej w kierunku elektryfikacji. Każdy pojazd w ich ofercie otrzyma swój hybrydowy bądź elektryczny wariant do 2026 roku. Według doniesień Ford od razu zamierza załatać dziurę w gamie modelowej SUV-em o podobnej lub innej nazwie. Opcji jest wiele. Najbardziej możliwą jest Ford Evos, którego wizualizacja została zaprezentowana w internecie i prezentuje się... A sami zresztą zdecydujcie jak. Nie jest żadnym sekretem, że Volkswagen wytrwale pracuje nad ideologicznym następcą kultowego ogórka, z tym, że w elektrycznej formie. Auto ma trafić na rynek w 2022 roku i będzie stanowiło przedłużenie linii ID. W ofercie pojawi się zarówno w wersji pasażerskiej, jak i tej typowo dostawczej. O ile w Europie będziemy mieć więcej wariantów silnikowych oraz bateryjnych, o tyle w USA będzie to po prostu jeden model. Wariant dostawczy otrzyma w niedalekiej przyszłości system w pełni autonomiczny, jednak jego rozwój potrwa kilka dodatkowych lat. Volkswagen ID. Buzz oferowany będzie w trzech wersjach różniących się pojemnością baterii. Moc w bazowym modelu będzie przekazywana na tylną oś i wynosić będzie około 200 koni mechanicznych. Flagowy Buzz ma mieć natomiast nieco ponad 300 koni mechanicznych, generowane przez dwa silniki elektryczne, dające napęd na 4 koła. Zasięg ma wynieść maksymalnie 550 km na jednym ładowaniu. Zdecydowanie w ostatnim czasie Peugeot prezentuje atrakcyjne samochody, z tym zgadza się wielu. Nowe 208, 308, 508, 2008 czy 3008 mogą być potwierdzeniem tej teorii. 508 oferowana jest w fantastycznej wersji SW i taki sam wariant zostanie wprowadzony do oferty nowego Peugeot 308. Nie trzeba dodawać, że głównym powodem, dla którego ktoś zdecydowałby się na kombi, jest większa ładowność. Zdecydowanie jest to potrzebna w ofercie wersja, gdyż pojemność bagażnika 308 w wersji hatchback nieco zmalała względem poprzedniej. Szpiegowskie zdjęcia prototypów pokazały, że 308 SW otrzyma kanciastą tylną część nadwozia ze stosunkowo wysoką linią dachu. Auto zostanie zaprezentowane jeszcze przed końcem 2021 roku. Możliwe jest też wprowadzenie trzeciego wariantu modelu z linią nadwozia w stylu coupé, z łagodniej opadającą linią dachu. Zyrus Engineering zaprezentował najnowszy projekt na bazie Porsche Taycan. W jego skład wchodzi kosmetyczny zestaw stylistyczny, dodający nieco więcej agresywnego stylu do luksusowego elektryka Porsche. Z przodu znajduje się nowa dokładka wykonana z włókna węglowego, a dodatkowo nowe boczne progi z karbonu. Z tyłu znajduje się wykonany z tego samego materiału dyfuzor, dopasowany kolorystycznie. Norweski specjalista tuningowy zamontował także spoiler dachowy oraz wstawkę pomiędzy tylnymi lampami. Jak Wam się podoba? Volkswagen od dłuższego czasu testował lekko zakamuflowane prototypy modelu T7 Multivan. Ponieważ ewidentnie samochody gubią coraz bardziej kamuflaż, w sieci pojawiła się nowa wizualizacja, a informacji przybywa, to można się spodziewać, że czeka go rychły debiut. I dobrze, bo względem poprzednika wyraźnie auto wyładniało i wygląda lepiej. Ma zaokrąglony przedni pas, zmieniła się sylwetka za sprawą inaczej poprowadzonej przedniej szyby i maski silnika. Reflektory są dość konwencjonalne, jednak łączy je nowoczesny pas świetlny LED. Projektanci nadali furgonetce bardziej wyraziste rysy dzięki większym nad kolą i wyraźnym wcięciom karoserii. Jednym z ostatnio przyłapanych prototypów była hybryda typu plug-in z dodatkową klapką zasłaniającą port do ładowania. Tym razem nie udało się zrobić zdjęć wnętrza, jednak pewnym jest, że znajduje się tam nowoczesna deska rozdzielcza z rozwiązaniami dotykowymi oraz dwoma ekranami do wyświetlania systemu multimedialnego oraz tablicy zegarów. Nowy Volkswagen T7 zostanie osadzony na modularnej płycie podłogowej MQB i będzie oferowany z asortymentem silników benzynowych, wysokoprężnych oraz układem hybrydowym i elektrycznym. Większość konstrukcji będzie wspólna z Volkswagenem Golfem. Na corocznej konferencji, która odbyła się na początku tego tygodnia, Skoda ogłosiła, że premiera nowej Fabii będzie miała miejsce w maju tego roku. Po hatchbacku pojawi się też wersja kombi w 2023. Czeski producent zdradził także inne plany marki. Przykładowo Skoda Superb następnej generacji opracowywana będzie z nowym Volkswagenem Passatem i produkowana w fabryce w Bratysławie. Przeniesienie produkcji pozwoli zwolnić moce na 150 tysięcy pojazdów w fabryce w Kwaśninach, które zostaną wykorzystane do zwiększenia produkcji SUV-ów marki oraz właśnie następcy Fabii w wersji kombi. Skoda potwierdziła również wprowadzenie do oferty elektrycznego Enyaqa iV Coupé. Bardziej sportowa odmiana otrzyma łukowatą linię dachu i inną stylizację tylnej klapy bagażnika. Również Kodiaq oraz Karoq po liftingu pojawią się jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej Skoda będzie oferować także swoje odpowiedniki Volkswagena ID3 oraz nadchodzącego ID1. Ten drugi w przyszłości zastąpi Citigo iV.
Arrival jako startup produkujący elektryczne samochody połączył się w tym tygodniu z firmą CEEG Merger Corporation w postaci czeków in blanco i zadebiutował na giełdzie. Elektryczny dostawczy furgon tej firmy ma rozpocząć testy drogowe jeszcze tego lata, a planowane wejście do produkcji będzie miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku. Firma UPS zobowiązała się zakupić od startupu 10 tysięcy pojazdów elektrycznych w pierwszej transzy zamówienia. Dodatkowo strategiczne inwestycje w firmę dokonały Hyundai i Kia, co ma zaowocować powstawaniem małych i średnich samochodów elektrycznych. Na koniec po wielu newsach dotyczących niemieckich elektryków Detox. Dziś kultowe BMW 3.0 CSL, które zostało wystawione na sprzedaż. To szczególny egzemplarz należący do tej pory do JK. Model ten powstał, by spełnić wymogi homologacyjne pozwalające na starty w europejskich wyścigach samochodów turystycznych. Łącznie powstało wtedy 1265 egzemplarzy tego modelu, z czego jedynie 500 z kierownicą po prawej stronie. Ten konkretny egzemplarz należy do tej drugiej puli i ma numer 400. Pojazd wyróżnia się odchudzoną konstrukcją o 136 kg w porównaniu do standardowego BMW 3.0. Do napędu zużytu silnik 3,2 litra o mocy 206 koni i 286 Nm momentu obrotowego. Całość trafia na tylne koła za pośrednictwem 5-stopniowej skrzyni manualnej. Przebieg tego konkretnego egzemplarza wynosi 21 tysięcy km, a auto będzie kosztować minimum 500 000 zł. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia również jutro. Hej!